Astma to choroba zapalna dróg oddechowych. Głównym problemem w astmie jest nadreaktywność oskrzeli, której to konsekwencją jest kaszel albo duszność. Może być kaszel. Czasami astma ma tylko objawy kaszlowe. Jest to tak zwany kaszlowy wariant astmy. Astma ma dwie etiologie. Alergiczną i poinfekcyjną. I jeżeli mamy dzieci, to raczej astma u dzieci jest o tle alergicznym. Jeżeli mamy osoby dorosłe chore na astmę, raczej to jest tło poinfekcyjne. Ale zawsze jest to mieszanka. U dzieci bardziej alergia, u osób dorosłych bardziej etiologia poinfekcyjna. Jeżeli ktoś zauważy objawy duszności bądź kaszlu pojawiające się wczesną wiosną, no to pewnie będzie uczulony na olchę, brzozę lub leszczynę. Tutaj mamy właśnie brzozę i ona już na pewno pyli, więc osoby, które są uczulone na pyłki brzozy, będą cierpieć w towarzystwie brzozy. Jeżeli ktoś choruje na duszność, na astmę w okresie maja bądź czerwca, to prawdopodobnie jest uczulony na pyłki zbóż lub traw. Jeżeli ktoś reaguje dusznością końcem lata, to prawdopodobnie jest to bylica pospolita bądź też grzyby. Jeżeli ktoś reaguje alergicznie cały rok, być może jest uczulony na któryś z pokarmów albo na sierść bądź na skórek zwierząt. Jeżeli ktoś ma objawy astmy, zwłaszcza w tak zwanym okresie grzewczym, to pewnie jest uczulony na roztocza kurzu domowego. W leczeniu astmy oskrzelowej stosuje się oczywiście leki, takie jak silne przeciwzapalne leki, glikokortykosteroidy, jak leki rozszerzające oskrzela, ale można również tą terapię uzupełnić o stosowanie ziół. Takim typowym surowcem zielarskim o działaniu antyastmatycznym, bo jest to silny przeciwalergiczny, przeciwzapalny środek, jest olej z czarnuszki siewnej. Ale olej z czarnuszki siewnej, który znajduje się w hermetycznych kapsułkach, bo wtedy tylko ma on gwarantowaną zawartość olejku eterycznego. Olej z czarnuszki siewnej stał się przedmiotem badań klinicznych. I na przykład jest badanie kliniczne, które pokazuje, iż u dzieci stosując u nich olej z czarnuszki siewnej uzyskano efekt poprawy duszności, złagodzenia objawów kataru siennego i alergii skórnej u 80% ze leczonych tymi produktami dzieci. Oczywiście można go stosować łącznie z lekami syntetycznymi. Olej z czarnuszki siewnej w kapsułkach jest stosowany, przebadany, a używany jest w medycynie chyba od 5000 lat, dlatego że znaleziono czarnuszkę w grobowcu Tutenchamona. Czy czarnuszkę można stosować w dawkowaniu dużym? Można, bo można ją stosować czasami jedną kapsułkę, czasami nawet 10-12 kapsułek, w zależności od nasilenia objawów chorobowych. Ona jest produktem bardzo bezpiecznym. W zasadzie nie ma działań niepożądanych poza jednym. No może nam się czasami przy dużych dawkach nieco odbijać charakterystycznym olejkiem eterycznym. Ale w badaniach na zwierzętach publikowanych w naukowej literaturze nie ma żadnych danych świadczących, że uszkadza ona wątrobę, nerki bądź też inne narządy. U dzieci można ją stosować, nawet małych. Wtedy dawkowanie jest dobierane do masy ciała dziecka. Zwykle stosuje się od 40 do 50 mg na kilogram masy ciała dziecka. Pamiętajcie Państwo, że astma to nie tylko alergia, to także druga noga, którą jest poinfekcyjna astma. Ta druga noga wymaga troszkę innych surowców zielarskich. Ja stosuję taki lek roślinny, w skład którego wchodzi tymianek, lipa, lukrecja, mięta i babka lancetowata. Daje mi to, iż ten preparat powoduje działanie wyksztuczne, przeciwzapalne, rozszerza oskrzela oraz działa przeciwbakteryjnie. Takie połączenie oleju z czarnuszki siewnej o gwarantowanej zawartości olejku eterycznego z lekiem roślinnym o takim właśnie działaniu, to jest pełne działanie terapeutyczne w przypadku astmy oskrzelowej. Oczywiście, powtarzam jeszcze raz, można go
znakomicie łączyć z klasyczną terapią astmy oskrzelowej. Zatem to, co powiedziałem, pokazuje, iż naturalne produkty lecznicze mają również zastosowanie w przypadku astmy. Ale ostrzegam Państwa, abyście samodzielnie nie zastępowali leków syntetycznych lekami naturalnymi. Można je z powodzeniem łączyć i niech to wszystko dzieje się za wiedzą lekarza, który prowadzi terapię. Astma oskrzelowa to poważna jednostka chorobowa z dużą dusznością. Proszę uważać.